Podpisaliśmy umowę na nowy plac Wolności. Bydgoszcz informuje. Rozpoczyna się rewitalizacja Placu Wolności. Odtworzone zostaną dawne historyczne Osie Widokowe na Gdańskiej i przedłużeniu ulicy Piotra Skargi. Będą nasadzenia 20 nowych drzew wzdłuż ulicy. Nie będzie wycinek istniejących drzew. Poszerzone zostaną chodniki. Na placu Wolności znajdzie się także miejsce dla większej liczby drzew i zieleni oraz małej architektury, a kwiaciarki będą ciągle sprzedawać tu kwiaty w nowych estetycznych pawilonach przygotowanych przez miasto. Dokonamy nowych nasadzeń: 5250 sztuk roślin i 15000 obsadzeń kwietników roślinami cebulkowymi. Podpisaliśmy umowę na rewitalizację Placu Wolności, wróci historyczny ciąg komunikacyjny wzdłuż ulicy Gdańskiej, będą nowe drzewa, żadne drzewo nie zostanie wycięte, będą estetyczne kwiaciarnie. Chcemy, żeby jak najszybciej kwieciarki wróciły na Plac Wolności i prowadziły swoją działalność gospodarczą. W ostatnim etapie poszerzony zostanie chodnik wzdłuż ulicy Plac Wolności, zwężona ulica, pozwoli to na przykład na małą gastronomię w okresie letnim wokół Placu Wolności. Czytaj więcej na www.bytgoszczinformuję.pl.